Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 23 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, uczeni w Piśmie stawiają zarzuty Panu Jezusowi, że cała Jego działalność dobroczynna, a więc Jego nauczanie, a więc uzdrawianie, że to wszystko jest dziełem Belzebuba, władcy złych duchów. Czyli Jezus, który jest święty, przedstawiony jest jako ten, który jest diabłem. Królestwo Boże, kochani, jest królestwem porządku, królestwem dobra. Natomiast królestwo złego ducha jest czymś zupełnie przeciwnym. Jest to królestwo sprzeczności, królestwo chaosu. I cokolwiek dobrego byśmy nie powiedzieli, czerpiąc z myśli Bożej, to wszystko będzie jawiło się jako zło, jako destrukcja. Natomiast szatan, wydaje się, że on kiedy poprawi to wszystko, co Pan Bóg nam przynosi, to uczyni człowieka bardziej szczęśliwym. Pan Bóg daje nam radość, natomiast zły duch daje nam smutek. Pan Bóg daje nadzieję, zły duch daje nam rozpacz. I próbuje wcisnąć nam to kłamstwo, że sytuacja Twoja jest tak beznadziejna, że już nic nie jest w stanie poprawić Twojej sytuacji, a więc tylko wziąć i po prostu odebrać sobie życie. Zły duch właśnie do tego zmierza, aby nam odebrać prawdziwą radość. Również zły duch próbuje pomieszać wszystko to, co jest normalne w nas. To, co jest nienormalne, nazywa, przecież to jest naturalne, przecież to jest dobre. Pan Bóg chce Wam odebrać tę naturalność. Przecież kieruj się instynktem. Wcale nie staraj się hamować jakichś swoich odruchów, nawet gdyby one były jakieś grzeszne. Skoro to wypływa z Twojej natury, to po prostu poddaj się temu, zupełnie bez żadnych hamulców. W królestwie złego ducha to, co jest piękne, jawi się jako szkaradne, tak jak w jakimś krzywym zwierciadle. On próbuje wszystko to, co jest w nas dobre i piękne, w taki sposób przedstawić, żeby to po prostu ośmieszyć. I często zdarza się, że ludzie, którzy są oddani Panu Jezusowi, są ośmieszani, dlatego że On nie może tego znieść, tego piękna. Zły duch pragnie przedstawić siebie jako takiego wielkiego przyjaciela człowieka, który wyzwoli człowieka z tej tyranii Bożej. Pan Bóg narzuca nam miłość, narzuca nam dobro, a zły duch mówi, nie musisz wybierać miłości, bądź wolny, możesz wybrać nienawiść. Pan Bóg daje ci dobro, możesz wybrać zło i w ten sposób będziesz bardziej człowiekiem, będziesz bardziej wolny, więc zrób to, nie słuchaj Pana Boga. Pamiętam taką rozmowę z pewnym kapłanem egzorcystą, który mówił, że w królestwie złego ducha, w tym królestwie sprzeczności, wiele rzeczy jest tak jakby w odwróconym zwierciadle, czyli godzina 15 dla nas jest godziną miłosierdzia Bożego, Pan Jezus oddał swoje życie za nas. Natomiast, mówi, godzina 3 w nocy jest taką godziną ciemności, w której zły duch również bardzo dobrze się czuje. Kochani, nie dajcie się zwieść złemu duchowi. Nie korzystajcie z tej pseudowolności, która prowadzi do prawdziwego zniewolenia. Nie korzystajcie z tych uciech tego świata, które tak naprawdę odbierają wam taką prawdziwą radość. Zaufajcie Panu Jezusowi, Jemu i tylko Jemu. Jeżeli On będzie waszym pasterzem, jeżeli będziecie trzymali się blisko Pana Jezusa, nic wam nie grozi. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.